Jesteśmy tu po to, żeby spełnić prośbę współobywatela, szarego obywatela, aby obudzić się, aby przekazywać dalej jego manifest, jego list, gdyż jego opinie, jego głos i wołanie na temat spraw państwa jest naszym wołaniem. On wyraził to, co nosimy od długiego czasu w swoich sercach. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu w praktyce Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.